Halo, cześć, dzień dobry, ja jestem Milorek, a my dzisiaj zagramy sobie w Metro 2033. Kolejny odcinek. O, i teraz dopiero się włączyła muzyka i po prostu kontynuujemy dalej. Nigdy wcześniej ja nie widział takiego bazara. Na nim można było kupić вообще все, что угодно. Żal, Bourbon zadłużał денег солдатам Ганзы i nie chciał zadrzymywać. Dobra, a więc... Nasza sytuacja wygląda tak, że spotkaliśmy Bourbona, który nas przeprowadził przez tak naprawdę piekło i do niego w sumie doprowadził. Tak, bratan, co pytajesz się protasić na sej raz? I co z tobą za pacan? A, i Bourbon im coś tam kasę wisi czy coś. Конечно, пойдём поболтаем. А вы присматривайте за этим. Dobra, będą mnie pilnować. Okej, okay, dobra, dobra. Bourbon idzie, ja tu wchodzę, stoję, się nie ruszam. Dzień dobry, priwiet. Nie dwigaj się. No i dobra, nie będę się ruszał. Stojeć, ja z tobą rozgawariwaju. No stoję spokojnie, nie marudź. Nic nie... A, tu zebrałem tą notatkę, właśnie. Notatkę, czy ja ją czytałem wcześniej? Chyba tak. Chociaż nie wiem, jak tu się włączało te... Nie pamiętam. Wy się popolnić, to nie... Dobra. Już nie marudź. Следи за языком. Dobra, tak się idzie. Idę już, idę, nie marudź. Jak tu się włącza te notatki? Nie pamiętam. Dobra, później sprawdzę. Na tych perców z drezyny u mnie LV точно nie. Jeśli oni nam odrobotać dadą, to tam типа дерьмо раз. Ну а ты видел, что это было? Нет? Там прямо посреди тоннеля состав стоит. Добра, что ты хочешь ото меня? Ну, на Ганзу нам пути нет. Но зато... Слышишь, держи патроны. Пойди купи пару фильтров противогазу. Есть одна мыслишка. Я пойду перетру кое-ски. Встретимся в баре, или я сам тебя позже отыщу. Ну, давай, минут пять у тебя в общем есть. Dobra, 5 minut mam, czyli mogę sobie robić co chcę. Dzień dobry, panie kolego. Pan robi aktual... Nic nie robi. Dobra, dzieciok, nic, okej. Dobra, ja sobie po prostu tutaj połażę, ale oni są strasznie głośno wszyscy, a ja tutaj mam ślepotę barw i nic nie widzę tak naprawdę. Dobra, tutaj przeszukane. Wy mówiliście mi, że mam nie omijać nic i tak naprawdę przeszukiwać wszystko, więc to jest miód na moje uszy i sobie po prostu połazimy i przeszukamy wszystko. Jaki miś fajny. Ludzie tutaj, kurde, na deskach śpią, strasznie to musi być męczące. Dobra. Tu nic nie widzę, żeby było. Ja w ogóle to nic nie widzę. Ta gra jest za ciemno, ewidentnie. Ewidentnie. A tutaj nic, tu... O, patrz, a tutaj coś było. I tu, patrz, nabój, cyk. I tutaj kolejne. Dobra, zbieramy pieniądze, na ulicy leżą. A ci ludzie głupi, oni pieniądze na ulicy leżą, znaczy naboje, a oni to biedują sobie. Ja jestem w toalecie. Mama ili papa? Nikto nie drukuje. Ej, to jest ten, Bourbon. Ale tu chodzę, ludziom pieniądze zabieram. Dobra, nic tu nie ma, kurde. Okej. Dobra, teraz na targowisku chyba jestem. Dobra, gość w szpadle sprzedaje. Co to jest? A szczury. Świnie. Jak się chłop tu... No dobra, idziemy. Ty, jaki bolid tu jest. Oni sobie chyba po prostu gadają. Dobra, co ty mi tutaj możesz zaoferować, gościu? Amunicję wymienić. Pójdzie w niego один.
Co to tak jakoś na odwrót jest? Po ile to jest? Po 5, po 6, po 8, 10. Kurde, to jest takie drogie te ceny. Dobra, na razie to nie chcę z tym rozmawiać, może znajdę coś lepszego. Okej, tu jest ten. Za 70, za 85, za 45. Nie wiem, czy ja chcę. Mogę dostosować ewentualnie. A u ciebie co kupię? Granat zapalający, granat ręczny, nóż do rzucania. Dobra, nie bardzo mnie to interesi. Jakieś zawody. Okej, dobra, ja się tu kurde tak skupiam. Dobra, zrobimy to. Cyk, 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 cyk. Dobra. Dobra, teraz szybko. Uf, udało się. Ostatnie zawody. A nie, już się udało wszystko. Ty, patrz, ile ja wygrałem. Okej, dobra. Lecimy stąd. Tu zrobione. Tego na razie nie chcę. Zobaczymy, jak tutaj coś innego. Ten tutaj nic nie ma. Ty, gościu, coś masz tu ciekawego? Nie, tu nic nie ma ciekawego. Strasznie bieda tu jest, okropna. Nic nie ma do roboty. Dobra, czy ja z nimi mogę porozmawiać? Nie, nie mogę. Dobra. Ten tutaj daje amunicję. Ja się zastanawiam nad tym, żeby tutaj nie dostosować sobie czegoś. Co to jest? Ta samopowtarzalna strzelba jest niezwykle skuteczna z bliskiej odległości, choć dobrze sprawdza się też w średnim dystansie. Pełne przeładowanie wymaga jednak nieco czasu. Okej. Okay. Broń pneumatyczna do domowej roboty, zaskakująca cicha i celna. Przypominająca zbiornik zwiększa moc, ale dodatkowe ciśnienie szybko ulatuje. Ej, to ja mam chyba, tak? Dobra. Gościu, weź mi powiedz, czy ja mogę to sobie dostosować tutaj. To jest ta strzelba. Dobra, optyka. Celownik kolintrowy, dobrze, okej. Dobra, wezmę sobie to. Wziąłem to? Chyba tak. A to co to jest? Przedwojenny wskaźnik laserowy pozwala lepiej celować z bliskiej odległości, dzięki czemu może jest z niej nie trafić. Nie, tego nie chcę. Dobra, to jest to. Co to jest? To jest ta strzelba. A czy ja mogę ten pistolet, mój karabin, boże, pistolet, ten... rewolwer. Kolba i rączka dołączone pistolet zmieniają go w krótki karabinek, zmniejszają odrzut i znacznie polepszają celność. Okej. Tłumi dźwięk, zmniejszając przy tym rozrzut, obniża też prędkość ujścia, a przez to również zadane obrażenia. Tego nie chcę. Zwiększa celność na średnim i dużym dystansie, ale czyni broń cięższą i bardziej nieporęczną. Nie, tego nie chcę raczej. Dobra, ja nie wiem, czy ja chcę to, no, ewentualnie tą kolbę tak naprawdę. Dobra, tą kolbę bym tylko sobie zrobił. Dobra, a tak to nie za bardzo. Tutaj, czy ja chcę celownik tu? Chyba nie. Czy ja chcę tłumik też? Chyba nie. Naprawia największą wadę sabaki. To jest naprawione, dobra. No i to sobie zrobię. Dobra. Resztę mam zrobioną. Rzeczy nie chcę kupować. Amunicję bym sobie kupił. Tu mam mało. Tu. A ile mam amunicji do tego karabinu? Co to jest? O, patrz, to bym sobie kupił za 10. Dobra, trochę się wyprztykałem z kasy, ale to nic. Nie wiem, czy ja tutaj mam naprawdę coś do roboty. Ja, wyglądasz jak Scrooge. Ej, poczekaj. Nie, nie mam nic do roboty. Tu coś tam gadają, tutaj nic. Ej, gitarę gościu sprzedaje. Ja chcę tu...
Bałałajka. Dobra, Hunter, słuchaj, bo... A, ja filtry miałem kupić. Ty, a gdzie ja mam kupić te filtry? Ja mam jakąś mapę tu? Nie. Udaj się do polis, okej? Okay? Wraz z Bourbonem udaj się do... na powierzchni. A, to Bourbon, nie Hunter. No tak, faktycznie. Też to schowaj. Mogę to schować? Проваливай отсюда. Значит так, я тут добазарился с одним песом. Мы, конечно, жматяры нереальные, но тут уж ничего не сделать. Окей. Okay. Зашибись, все, выдвигаемся. Dobra. Sytuacja, nie kupiłem filtrów, Bourbon. Nie wiem, czy to ci przeszkadza. Mi może będzie przeszkadzać. Weźmij mój zapasny filtr od protiwogaza. My na wierzch idziemy. Na powierzchnię? O nie, to całkiem inaczej było tak naprawdę. Czekaj. Tak? Tak. Будто сам не знаешь. Na powierzchnię Artem wyszedł pierwszy raz tak naprawdę, jak już udał się do polis. Z tego co pamiętam. Znaczy no pierwszy raz w książce, bo wcześniej też się tam udał jako dzieciak. Ciuki chłop podrapany. No, możemy teraz iść wojować i być wojownikami? Dobra. Ja będę z autu... Z automatem będę stał. No idźżeż, Bourbon. O, patrz tutaj, kurde, jak chłop posłania. Dobra. Idź. Idź. Idź, bo ja chcę iść. Super. Okej, okay, dobra, czyli teraz wyjdziemy na powierzchnię. Dobra, idziemy, chodź, poszli. Ty, jaka epoka lodowcowa tutaj. Jak opisać czucia, kiedy po 20 lat w tunelach widzisz niebo, kiedy widzisz miast, w którym kiedyś narodził się i w którym teraz właduje чудовище. Вот он, мертвый город, сказал мне Бурбон. Ej, nie pamiętam, żeby Artem razem z Bourbonem wychodzili na powierzchnię. Jakoś tak... Załóż maskę. Bądź oczyn, oczyn na strzemie. A вот i szczęśliwe, mle, żyteli tego rajskiego городka. Co to jest? Сталкеры. Эти черти дерзкие, на поверхность почти каждый день лезут. Но там волыны ищут, маслины, технику действующую. Без них метро бы уже давно скопытилось. Тен, як го тут... Окей, теж собі візьму. Они как камень твердый. Чи я тут знайду щось цікавого? Он би це собі... Ты зал опусти как следует. Просто пусть еще один скрой. Они часто на поверхности схроны мастерят, куда добычу стартуют. Так что ты давай, гляди в оба. Добра, будем снимать себе Бурбона. У тебя не будет проблем ни с патронами, ни с фильтрами. Так, что тут у нас? Ага, фильтры пригодится. Ну не вижу, ну... А тут и маслинок насыпала. Тен чешукует, окей. Gdzie to gówno jest tutaj, co tak lata? Okej. Okay. Ninja. Nam można dobraca do wentylacyjnej szachty, która wiedzie k Sucharewce. Tam my z tobą poprościamy. Mój kalasz stanie twoim, no kiedy bazariliśmy. Co to był? Ten gargulec? Pacan, nyćkujcie! Dobra, uciekamy, szybko! Dzierżyj w ukryciu. Jeśli my takiego uroda na odkrytym miejscu wstretim, nyćkujcie w любую щель. Ich tu z demonami kliczą. No, лично ja nazywaю ich sukami. Вот on, мертвый город. Добро пожаловать домой, Артём.
No nie wierzę, no. Da co z mnie tak nie prioty, a? Давай, прыгай! Придется тебе обойти это, Артем. Ты не вступай в лужи, они радиоактивны. Летится в 2 секунды. Вот там, видишь здание с воротами? У него во дворе вход в сад, тебе туда. Я тебя буду ждать в здании, там есть укреппозиция ордена. И не тормози. Ладно, Артем. Главное, не ешь желтый свет. Какого хрена? Czy to mnie widzi? Oby nie. Chyba tak, patrzę się trochę w moją stronę. Dobra, ja sobie szybko pobiegnę. Okej, dobra, udało się. Nie wiem za bardzo, gdzie mam iść. Tutaj sobie przeszukam to, okej, coś tam to się drze, nie obchodzi mnie to. Muszę bardziej uważać. I tego nie mogę zbierać. Dobra, muszę bardziej uważać chodząc tutaj. Ej, patrz, mogę z niego zbierać. Okej, nie wiem co zebrałem. Co ja mówiłem? Aha, mówiłem, że muszę bardziej uważać, bo kurde, te pułapki tak wchodzę jak debil. Czy tutaj coś znajdę? Nie, ale strasznie, strasznie ciemno tutaj jest. Ja tak tego nie potrafię zauważyć. Okej. Dobra, tutaj chyba nic nie ma. Okej, tutaj byłem. Dobra, idziemy tutaj. Idziemy tu, gdzie byliśmy, więc tutaj już jest rozbrojona ta mina śmieszna. Dobra, teraz ostrożnie, żeby nie wpaść znowu w coś. Tutaj nie widzę żadnego. Jezus Maria, jak się wystraszyłem! Okej. Strzałki. Ty ciekawe, ja łuk będę miał, czy coś takiego. Dobra, tam jest tamten gówniak gdzieś. On gdzieś pobiegł. Dobra. Dobra, niech biegnie. Filtr sobie zaraz wymienię. Ej, a ten filtr mi pokazuje gdzieś... O, widzisz? Patrz ty. Zaraz sobie filtr wymienię. Jeszcze Artem da radę. Kurde, słyszałeś? Coś wyskoczy na mnie? Oby nie. Dobra, jest w miarę git. Dobra, bo mi tutaj już siorbie. Okej, mamy notatkę. Na targowisku nie znalazłem jednej. Ciągle jednej nie znajduję. Dobra, no martwe miasto, gdy wydążyliśmy się, okej. Od kiedy tylko znalazłem się w metrze, bezustannie marzę o powrocie tam na górę, żeby znów ujrzeć to magiczne miasto ze snu. Żyjące miasto mojego dzieciństwa. Tyle, że na powierzchni widzę już tylko koszmarną zjawę. Nic nie jest tak jak kiedyś. Trudno mi uwierzyć, że kiedyś tam mieszkałem. Razem z matką. Że byliśmy tam szczęśliwi. Nawet jej twarz. Nic już nie pamiętam. Miałem nadzieję, że jej twarz, jej uśmiech powrócą choćby na krótki moment, gdy tam będę. Tak się nie stało. Jestem całkiem sam i nie mam już nic oprócz metra. Okej, no Artem tak generalnie ma, że nic nie ma. Patrz, rzeczy zebrałem. Kurde, dobra, filtry mamy, to mamy. Ja nie ogarniam tego sterowania, nie wiem jak się nawet tak rzuca tymi... A, już wiem! Chyba kontrolę mi się rzuca. C chyba. O, patrz, właśnie. To wygląda tak, to wygląda tak. Noże do rzucania, dobra. A co to jest? R. Aha. Co ja zrobiłem? Czy ja zamieniłem ten nabój na, kurde, pieniądze?
Czekaj, tam coś się drze. Ja tutaj mam już wszystko obejrzane. Jaka ta gra jest taka, że mało wiem. A to jest strasznie męczące. W sensie, czekaj, tam na górę coś. Tutaj coś. Nie, tu nie mogę pójść. A, znaczy mogę tędy. Dobra, gdzie ja mam iść? Muszę pójść naokoło, spotkać się z Bourbonem za hotelem. Dobra. Artym. Tędy mogę przejść? Nie. Okej, okay, czyli muszę wyjść stąd. Dobra, ten gówniak tutaj lata. Czy mogę tędy jakoś... Tędy mogę, dobra. Filtr wymienię. Zaraz. Okej. Okay. Dobra, tu nic nie ma. Nie, tu nic nie ma. Okej, okay, idziemy. Jakieś kości, bardzo dobry widok. Cieszę się, że go widzę. Okej. Okay. Mamy zwłoka, tutaj łazi ten gówniak. Okej. To nie jest ulepszone tak, jak ja bym chciał, żeby było ulepszone. A co to jest? Dwórka? To nie, to mnie to w ogóle nie interesuje. Dobra, wymień filtr. Właśnie. Dobra, to polazło gdzieś tam. Czemu to mi podpala ich? To jest trochę interesujące. Nie wierzę! Nie, o kurde! Jestem głupi. Ja pieniędzmi strzelam! Nawet nie wiedziałem, że tak można. Dobra, oni nie są aż tak straszni. Włącz latarkę. F. Dobra, cyk, cyk. Tu nic nie mam. Tu sobie przejdę. Dobra, trzeba znaleźć klucz. Tu nic nie mam. Okej, okay, ty możesz mieć klucz. Dobra, tutaj jest wszystko ok. Dobra, mamy jakieś rzeczy. I to jakiś dźwięk był. Dobra, tutaj nic. Ok. Przeładujmy sobie. Ok, filtry. Ja muszę chyba się bardziej sprężać, bo te filtry mnie tutaj trochę wykończą. Dobra, tego nie, na razie nie otworzę. Dobrze. Tutaj nie mam jak pójść. Ty nie miałeś tego. Tu. Tutaj też nie. Tam na górę coś? Nie. Jedyne co to mi noga, kurde, zdrętwiała jak zwykle. Dobra, idziemy na górę. Filtry sobie zaraz wymienimy. Jeszcze wyżej. Artem, ty się trzymaj. Te filtry są drogie, więc musimy na nie uważać. Tam wyżej się nie da, dobra, czyli tutaj. O kurde, jak chłopa coś zżarło. Dobra. Okej. Okay. Już wymieniam ci, chłopie, spokojnie.
Dobra. Ten licznik, ja nie wiem, gdzie on w ogóle jest, ten, który pokazuje mi. Chyba nie ma czegoś takiego. Ci, to czarny był. No dobra. Okej. Dobra. Tędy chyba mogę przejść, ale nie jestem pewny. Czy tutaj ktoś jest? Wygląda, jakby ktoś miał być. Ale nic z tym nie zrobimy. Dobra, tutaj okej, tutaj okej. Słyszę coś. Patrz. A nie, to wentylator. Słyszałeś? Czekaj, to jest zejście na to niżej, no to bez sensu tam schodzić. Dobra, idę tutaj. A, bo to ten. Dobra, ja zrobię tak o. A skąd oni wiedzą, gdzie ja jestem? Przepraszam bardzo. A gdzie ja wlazłem? O kurde. Dobra, coś się stało. Chyba nie powinienem tak robić, ale trudno. Dobrze, jakoś to ogarniemy sobie. Łatwo nie będzie. Okej, rozumiem. Okej. Art mi się dusi. Ej, ciekawe, czy ja mam ten do gdzie? Do czego? Do co? Tu, dotąd. Dobra, wymień to najpierw. Nie mam. W ogóle to naboi mam, kurde, także ola boga. Dobra, z tym rewolwerem na razie pochodzę. Idziemy tutaj. Dobrze, czyli już wiem, że jak coś mi gdzieś każą iść, to mam tam po prostu iść i mnie nie ma rudzić. Dobra, tutaj byłem, tutaj idę, tu idę teraz. I tutaj nie powinno mi nic zaskoczyć. Mówiąc nie powinno i mówiąc zaskoczyć, mam na myśli, że zaraz mnie coś zeżre. Dobra, mamy śmietniczek. Ciekawe rzeczy. Dobra, otwórz. Jezus. Dobrze, Artem, dobrze. Co to jest za zmutowany pitbull? I to mops jest! To są mopsy zmutowane! Wyglądają z pyska tak samo. Co to jest? Okej. Dobra. Czy mi się to nagrywa? Czy mi się nie zepsuło tutaj kamerka? Nie, chyba nie, więc jest git. Nagrania jest. No, trochę jest, dobra. Ty tutaj, ciekawe rzeczy. Okej, masz jakieś ciekawe rzeczy. Idziemy dalej. Tu nic nie ma ciekawego. Dobra, mamy to. Tu nic nie znajdę. Tu jest na pewno coś. No właśnie, patrz. Dobra, filtry mamy. Tutaj nic. Tu mogę chyba wejść, nie? Nie? Tu też nie? Dobra, tu idziemy dalej. Świetniki.
Artem słyszy głosy. Artem jest generalnie... upośledzony. On powinien być w psychiatryku. Tak naprawdę to nie ma żadnej apokalipsy, nie ma żadnego metra. Chłop wyszedł na ulicę, bo jest nienormalny i zaczął do ludzi strzelać. Patrz, dzieci są. A to kto to? To jest Artem. Widzisz to? Dobra, mam trochę przegwizdane. Ale no cóż, cóż ja mam zrobić, skoro chcę się eksplorować? Dobra, idziemy. Mnie zastanawia, czy ja w ogóle dobrze idę. Nie, a nie, dobrze. Nie, źle idę, tam ominąłem coś. Dobra, już zaraz wracam. Halo. Halo, bo tutaj chyba przejść mogę. Tak w ogóle. No właśnie, patrz, ja tak zawsze omijam. Taki dziwny sposobem co robię. Dobra, mamy tu na 8 minut ten, więc nam starczy. Ogarniemy to szybko. Tutaj coś jeszcze znajdę? Nie. Tutaj nic więcej nie ma chyba. Tutaj nie. Dobra. Idziemy stąd. Okej. Dobrze. Idziemy tędy. Dobra, wymień to, bożeż maruda. Ej, latające jakieś, kurde, krukolisy. Dobra. Tutaj chyba nic nie ma. Okej. Idziemy w tą stronę. Dobra, trzeba uważać na pułapki. Dobra, mamy to. Dobra, Hunter tam się... Boże, Hunter. Ja zawsze go mylę z Hunterem. Bourbon tam się broni. Dobra, mam przerąbane. Jezus! Co on taki niezniszczalny był, ty? Dobra. Dobra, już idę, już mnie nie poganiajcie. Okej, idę. Tutaj mamy zabitych, idę tutaj sprawdzić, czy nic nie zostało. Ale raczej nie, dobra. Tutaj chyba też nie. Okej, nic nie widzę, dobra. Cyk, tu nic nie ma. Wymienię filtr za chwilę. Czy tutaj ja coś znajdę? Czemu tutaj są miejsca, które mogłyby coś być, a tutaj nic nie widzę? Dobra. Czy mogę wyjść tędy? Mogę. Okej. Gdzie jest, przepraszam bardzo, Bourbon? Czekaj, źle tędy. Okej. I tędy. Okej. Przeraduj sobie. Mogę zejść tędy, w porządku. Ja sobie po prostu tędy zejdę. Ha, tędy mogłem równie dobrze. Okej, rozumiem.
Dobra. To poleci sobie? Ja bym bardzo chciał, żeby poleciało. Nie widzi mnie, co? Kurde, no nie będę tu stał jak debil tak długo, no ale... No co, zeżre mnie to? O kurde, trochę zeżre. Dobra, biegnę. Okej. A dalej to ja nie wiem, gdzie mam iść. Czekaj. Tu. O! Okej. Dobra, już widzę, tutaj jest pułapka. Tutaj też jest pułapka. I ktoś tuka. Tylko kurde, nie wiem, w którą... O. Я вооружил самоболный. Я отправился на север, на ВДНХ. Похоже, будут там проблемы с нашими старыми друзьями. Okay. Dobra, Artem słyszy głosy jakieś. Okej, okay, tutaj ten, tu nic nie ma. Dobra, czyli tutaj byliśmy. Idziemy sobie teraz tutaj na spokojnie. Uwaga, bo tu jest przewód. Bombę wezmę. Ty, a mogę tu wskoczyć? Nie. Okej. Tu nie wejdę. Tu nie wejdę. Dobra, tu nic nie ma ciekawego. Rętwieje wszystko. Dobra. To jest to paskudztwo dziwne. Okej. Jak tam z nagrywaniem naszym? No działa, dobra. Dobrze. Filtr wymienić. Może później. Okej, dobra. Tutaj mamy wszystko. Chyba nic nie ma, nie? Nie, tu nic nie ma. Okej. Wymienić sobie filterek. Dobra, tędy nie przejdę.
Kurde, taka eksploracja tutaj. Jezus! Dobra, mamy Bourbona. Ja jeszcze tutaj szybko przelecę. Albo dobra, nieważne, pójdę. Chociaż, czy on tam stoi tak, żeby przejść? Nie. No ty mnie napugał, parień. Rad, że sprawiłeś. Ja, честно говоря, думал, że ty już żmur. Dobra, dobra. I już to tyle. Почти. Почти пришли, еще один двор остался. Dobra, jeszcze tylko jedno podwórko. Okej, okay, dobra, damy radę. Czy tutaj coś znajdę jeszcze? A patrz, on tego sobie nie znalazł. Dobra. Gdzie on jest? Главное, что, помнишь, Артём, помнишь? Главное, желтый снег не есть. Помнишь? Kurde, mocne to ścierwo. O nie, zżarło mnie. Ty, a jednak nie. Dobra, bo Orfen tam się krztusi, to filterek trzeba też wymienić przy okazji. Мы возвращались в метро. Я чувствовал, что мне в нем уютнее, спокойнее, чем в городе, где я когда-то родился. Где же мой настоящий дом? Да хоть на Сухаревской. Тем более у Бурбона там были друзья. Dobra. Ej, my, czyli my jesteśmy na markecie. Dobra, ja będę wiedział. Ale to na tyle w tym odcinku. Jeżeli ci się spodobało, zostaw łapkę w górę. Czekaj. Pod kontrolą bratwy, no nieprawilnie. Jeśli my nie znajdziemy moich koryszy, lepsze, co my możemy, to szybciej odsюда świecić. Dobra. Co ja mówiłem? Aha, jeżeli ci się podobało, to nie zapomnij zostawić łapkę w górę i zasubskrybować kanału oczywiście, żeby nie przegapić następnych odcinków. A ja dowiedziałem się ciekawej rzeczy i jeżeli sprawdzisz to w sumie, że jak powiem słowo subscribe, to powinien przycisk, guziczek do subskrybowania zatańczyć tobie tańczowymi kolorami, tak samo jak powiem like button, to tak samo. Więc jeżeli już się tak zrobiło, możesz oczywiście go strzelić sobie. Ja nie namawiam, ale wiesz. Także do zobaczenia w następnym odcinku i cześć!